Witam Was w kolejnym odcinku z zbiorów naszych ziemniaków. Zbieram sobie tutaj po ukosie, niestety, bo to pole jest takie mega nierówne. Ja też nie chcę. Żeby mi się tutaj ja wiem, że to pole może nie jest za 7 ton, to 15 ton niecałe, jakbyśmy mieli. I chmury takie chyba widzę, że idą chyba burzowe, no ale jest to trochę, niech kopie nam jak kopie, bo ważne, że ziemniaki idą. Mam kupione te produkcje, umowy podpisane, jest mega ciężko, moi drodzy, tyle co sobie robot wziąłem na głowę, to jest, powiem wam, szok. W życiu sobie tyle roboty nie wziąłem, nie? Ale jako rolnik nie pomyślałem, że jak 10 krów za ogon złapiesz, to możesz mieć problem, nie? No i trudno, tak się nieraz dzieje. Faktem jest taki, że chociaż w tym sezonie dużo sypie plon, jest to zbierać, można, więc nie ma co narzekać. Te truskawki, pomidory też hale zaraz będziemy budowali, chłopaki tam, też pełne polety są. Są pełne palety. Niedobrze. Wszystko moknie. Czy ja to mogę przesunąć? A! To się jeszcze chyba zbiera. Ładnie. Tutaj mamy co? Pomidorki. Pięknie pomidorki. Pomidorki na rynek pójdą. Tutaj mamy chyba truskawki. Tak. Doniczkowe truskawki. Jak to jest woda w ogóle? Chyba to było na 14 tysięcy. Teraz zobaczymy, jak to szybko. Trzeba będzie to kiedyś kupić też. Najpierw paleciaka. Tu jest. Truskaweczki wodę mają. 102. No, będzie pięknie. I sałata 100. Dobra. Te butle działają. Spełniają swoje zadanie. Wziąłbym tego, ale niestety, my mamy tutaj akcję burak dzisiaj. O, i trzeba będzie tutaj się już powoli zsypywać. Dobra. Na razie odłączę to. Przejedziemy sobie ten. No akcja taka jaka jest, widzicie. Pada deszcz, wrześniowa pogoda. A ziemniaka niestety, ale trzeba wykopać. Bo jak nie, no to zgnije.
Muszę jakąś przyczepę wziąć. I to też jakąś halę nam to postawić. Kurna mać, no. Ciężko, ciężko. Albo w sumie nie, bo ja to mogę w sumie od razu wywozić do tych produkcji. No ta. Zapomniałem. Że przecież można to bezpośrednio tam zawozić. Dobra, przestało padać. Jakieś tam słoneczko wychodzi. My to sobie tutaj obkosimy. Tak. My to sobie obkosimy. O. Dobra, i teraz cyknę fuch do tyłu, ale chmury różowe. Dobra. I co, 7 minuta, my bierzemy sobie... teraz pytanie. Mam tutaj mega dużo pracy. Ja nie wiem czego to się zabrać, naprawdę wam powiem, ludzie, wiecie? Bo tak. To jest za duża przyczepa. Nam trzeba scholować. I u nas zaraz też będzie pewnie padać. Bo już takie chmury idą deszczowe. No co, truskawki trzeba zebrać, to co jest w ogóle też. Znaczy pomidory, przepraszam, halę na pomidory trzeba postawić, żeby to nie mokło. Przede wszystkim. Dużo akcji, panowie i panie. To jest przejebane. Ale no co, jak nie my, to kto? Myślę, że spokojnie. Tutaj nie ma się co też stresować. Dobra. Teraz tak. New combine. O nie. Wystaw rurę. Zero. Czyli może się uda nam to sypać. Nie jest powiedziane, jeszcze nie. Jedziemy. Teraz się trzeba przytulić. O! Idzie! Ziemniok! Pięknie idzie! O nie! To i to, to jest dla ciebie. A to z tą resztą jest moje. No.
teraz tak. Lecimy. No i dobra, chłopcy poszli. Dobra. Tutaj trzeba będzie pamiętać o tym, żeby dobrze nam to wykosił to wszystko. Trzeba zamówić małego tego. Dobra. Zobaczmy w sklepie, co my możemy tutaj... transportu? O nie. Do pola? Też nie. Moi drodzy, pozdrawiam Adama, pozdrawiam wszystkich, bierzemy sobie paleciaka. Bierzemy jakiegoś lepszego, bo to już musi być wiadomo, nie? Kupujemy za 37 tysięcy, moi drodzy. Ktoś do mnie ciągle pisze. Nie wiem, kto to jest. Ała! Dobra, kupiony jest. A właśnie, bo tego trzeba zgasić. Dziu. Dobra. Takim widlakiem to my szybko nie pojedziemy, ale żeby nie kusić losu, pojedziemy przez pola. Jest na benzynę, dobra. A coraz mniej tych pieniędzy w koncie. Człowiek ma. No i tak. Coraz mniej, kukurydza coraz ładniej rośnie. Ona była sadzona w ogóle w jakiś dziwny sposób. Albo chyba w tą stronę. Nie, w każdym razie. Słonecznik trzeba zasiać. Już wiem, po co możemy tamto pole możemy mieć. O, widzicie? Już wiem, po co mamy tamto pole. Teraz nie tak. Zasiejemy je słonecznikiem. I to nawet dwa zasiejemy. Dokupimy jeszcze. Poczekajcie, moi drodzy. Dokupimy sobie to. I stać. Stać. Halo. Uf. Tak. I super. I tu zrobimy słonecznik. Ta sezon. Słonecznik na jednym. Albo słonecznik tu i tu, na dwóch, żeby jak największa ilość słonecznika była. Przestań. No to musisz sobie podnieść. Czego pracownik zakończył pracę nam? Bo? Zabrał wszystko? Nie. O gdzie? Panie. Teraz zbiera. Jak wybiera, to będzie dobrze.
Marszu, mogłeś zejść? Odejdź. No zobacz, idziesz bum bum. Także akcja, bo ziemniaki, zbieranie. No jest. Myślę, że ziemniaki też nie na tym polu będą fali. Tu posieje słonecznik. Akurat myślę, że jest dobrze z odcinkami do FSA25, bo mam zamiar go kupić. Ale jaką stawkę ja nagram, to jeszcze będziecie blać. Tak wam powiem. Taka stawka, jaką ja nagram. Jeszcze takiej stawki nikt nie nagra, promocyjnej. Chociaż mi FSO farming nie zapłaci, ale ja to zrobię dla swojego farfanu. Dobra. Lecimy z tym wózkiem. No jest, moi drodzy, co robić. Do września mamy co tutaj robić na tym polu. Znaczy ogólnie na tych odcinkach. Na live'ach, bo to jest takie... I na odcinek, i na live'a. To jest. Ała! Usiądź tam, proszę cię, Maksiu. Możesz tam usiąść i siadaj tam. No dobra, kończę, cześć.